Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Wojtek, a to jest kolejny odcinek z gry Plague Tale Requiem. Kontynuujemy sobie dalej tutaj naszą przygodę i wydaje mi się, że to już chyba jest bodajże chyba szósty odcinek, także kolejny rozdział przed nami. Zostawić wszystko za sobą. Na szlaku wodnym ku Marsylii na łódź Derunów zasadzkę zostawili najemnicy, z którymi mieli już do czynienia w Czerwonym Mieście. Amicia próbowała oswobodzić statek, ale dowódca bandy Arnaut poważnie zranił ją w głowę, zanim Hugo udało się poszczuć szczury na napastników i uratować siostrę. Rodzeństwo zostało na lądzie i postanowiło dać statkowi odpłynąć z Beatrice i Lukasem, który nie chciał opuścić swojej nauczycielki. Teraz Amicia i Hugo będą wspólnie szukać wyspy, o której śnił chłopiec. Don't know how to pilot a boat. Hmm? Mummy and Lucas. Oh. They're all right, Hugo. They're the smartest people I know. It's bleeding again. Yes, we should fix that before it gets infected, I guess. There's water over there. Yes. Woda ze strumienia. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Is it your island? Yes. These look like teeth. It's a two-teeth island. You know, I think I saw it on a painting in Vaudan's laboratory. So it's really real. I'll do it. Be gentle, please. Yes. It's done. Already? Nice. Thank you. You're good at this. I tried not to hurt you. You're good at this. Now come on, sir. We need to find your island. Yes. Pod warunkiem, że uda nam się znaleźć. Dobrze, moi drodzy, także widzę, że dalej ruszamy tutaj, ale widzę, że tak, tutaj chyba raczej nic nie będzie. Ja oczywiście dalej będę starać się jak najbardziej zebrać wszystko. Z tego, co już sprawdziłem, w tym rozdziale są też trzy rzeczy do zdobycia, czyli tutaj jedna z herbarium Hugo, natomiast druga oczywiście dwa wspomnienia. We can't risk meeting those mercenaries again. Nie? Okej, dobrze, to wracamy. Skoro nie. Ale ładny ten lasek, podoba mi się. How do we get to an island? By boat, once we know where it is. Do you think Mummy will be angry? She won't be pleased, but don't worry. And do you think those bandits will follow them? No, they'll be safe. But they have no weapons. They'll flee or blend in, Hugo. Wow, look at those flowers. Yes. Come on, you like flowers. Nie wyobrażam siebie w takim polu pełnym trawy. Hugo. Do they know how to swim? They'll be fine. Promise? Yes. Wait, you see that tree? I'm sure I can reach it faster than you. No, why? Because you're a little chicken. I'm not. You are. Show me then. 3, 2, 1. Hey! You're going to be a chicken! No, don't stop bleeding again. I'm winning! It'll pass. No nie wiem, Amicia, czy to twoja głowa da radę. Did you hurt yourself? No. Oh, look. That's a beautiful feather. So soft. So blue. It must have fallen from that nest up in the tree, see? Oh, yes. We'll look for other nests. I'm sure we'll find more feathers. Yes. In the meantime,
I'll make you a bird. A night bird! Rycerskie ptaszczyce. Oh, that reminds me. I found some pretty flowers when I was out with Luke. Czy my mamy ko... czy mi się tylko... A nie, czekajcie, czyli to widzę, że też wchodzi nam do kolekcji Huga. Okej. Okay. Można i tak. Do you want them? I think I prefer feathers now. Oh, fine. That was a good race. It was. It's still hurting you. No. What hurts the most is that I'm a chicken now. Chicken. That's a nice chicken. You're too kind. Next time, I'm letting you win. Oh, no. Next time, I'll crush you. Czy tu jest kwiatek? Jednak nie. O dobra, ale mamy surowce. Także sami widzicie, no musimy dalej wszędzie, gdzie tylko widzę jakby, gdzie coś jest, no musimy zdecydowanie podejść, bo w innym wypadku, jak sami zresztą widzicie, możemy przegapić sporą liczbę rzeczy. I mam nauczkę. Muszę dokładnie przeglądać wszystkie możliwe leżące skrzynki, pudła i inne rzeczy, które są, dlatego że gubię bardzo duże ilości ukrytych ostrzy, niestety. It sounds like a mess. There's a church here? We'll see. What is that? A market! No, we're too far from a city. But the chants are coming from there. Czy to jakiś cyrk? Know about the island? Yes. We're going to ask. Hello. Can I do something for you? Hello. Yes. We're trying to find our way. Why are people singing? Oh. Because it's mass time. We're on a pilgrimage, so we pray for the success of our journey. Oh, you're on your way to Rome. Exactly. And you, where are you heading? To an island. We don't know much about it. Our leader, Pyrrho, he knows the region well. He'll help you. You'll find him near the ruins. He's the one leading the mass, though you should rest a while in the shade. You look hurt. Yes. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Czy to jest jakaś sekta? Because next year is the Jubilee. It's a very special year. Let's try to find this Pyrrho. Careful, children! Not too fast! Czy ja mogę biec? Nie mogę, niestety. Kąska? Hello. Huśtawka. Będzie wspomnienie na bank. Look, a swing. Oh, ours at home was always broken. You go. I'll push you. Really? You don't want to go yourself? No. I'll push you. You're tired. Here we go. Don't hurt yourself. I'm fine. Just close your eyes and imagine you're flying. Can we have a swing in our next home? We'll find one with trees around it. Oh, yes. Apple trees. Hey, I've flown enough, I think. Should we go back? Yes. Wspomnienie? Well, oczywiście. Thank you. It was soothing. Can't wait to have our own. Island first, home next. No dobra. Trzeba iść do pana mszyciela. Tylko ciekaw, czy nieco więcej tutaj znajdziemy. Maybe, if we're lucky. Well, there will be thousands and thousands of people there. Hey, Janine, do you happen to have any salt left? You're out of it already. Dobra, wydaje mi się, że... My poor feet. Never walked so much. Here smells like stew. Wydaje mi się, że tu chyba nic nie zdziałamy. I'm hungry now. How shocking. Come on. Czy widziałem, że tam się coś świeci? Chyba nie.
Hello. Oh, hello. 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 Hello, hello. There's our mass. Isn't that Perrault at the back? Yes. You'll see him after it's finished. Oh, sorry. We'll wait here. Thank you. My lord, I draw nearer to you. Protect these humble pilgrims on their holy journey as they seek mercy in these times of darkness and receive the prayers of the weakest. Amen. 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 You can go now. Thank you. Amen. Huh? Amen doesn't mean thank you, you know? Let's talk to him. Wygląda jak asasyn. Hello. Oh, hello. And welcome. You're new here? Yes. Well, actually, we're a bit lost. And where are you going? Not to Rome, I would assume. No, we're looking for an island. It has two teeth, and there's a bird, and a small lake, and flowers. It's probably an island with two large mountains. We were told you could help us find it. Not from memory. But I have an old map of the Mediterranean Sea somewhere. Do you want to have a look? Yes, thank you. That'll be perfect. Good people! Uh-huh. What's going on? We're looking for a boy and a girl. The girl has killed several soldiers. She's armed and dangerous. By order of Count Victor of Arles. We're searching this camp. I know a guilty look when I see one. But whatever you've done, I won't give up a child. Come with me. Nie oddam dziecka. Teraz pytanie. Czy jest to kwestia związana z tym, że po prostu, że dziecka, czy że Hugo, bo szukamy wyspy, o której mam dziwne wrażenie, że coś wie. There's new people coming every day, you know. Will people tell on us? No, but I hope you'll make amends. I'm trying. We're all judged, eventually. Slowly. There's more of them. Two children, a girl and a small boy. I'm not sure. There's so many of us now. Then think. Hey, be careful. Stay back. No. Problem. Hide under that car before they see you. I'll handle it. Okay. Come on, Amicia. Line up. Excuse me. What do you want? Have you checked that group over there? Some of them joined us recently. Not that they really look like your fugitives, but who knows? It's better than nothing. Let's go and see. You heard him. Be on guard and keep your eyes open. Good idea. Do we go now, Amicia? Not yet. Wait, they signal. Hey, you! Me? How long have you been with this procession? The way's clear. Come. Calmly. Let's go. You'll find a path to the sea on the other side of this pen. We won't forget this. Thank you. Be careful. Come on. We need to get away from here. I hope the soldiers won't hurt. They won't hurt anybody if they don't find us. Let's get as far away as possible. No, jestem ciekaw, ale słuchajcie, jestem bardzo ciekaw, co tutaj może się wydarzyć, bo... No, ten ziomek zdecydowanie nam pomógł. Dobra, czy ja mogę biec? Nie mogę. Wow. Dobra. Dobrze, po mordzie lej. Wow, to zabolało. Amicia! My head! You must leave! Yes, yes. I'm dizzy. Your hand! You're bleeding again! Lord! After them! The Amicia! The dangerous one! Kill her on sight! Spokojnie, Hugo, damy radę. Yes. We have to keep moving. Where are we? Looks like a quarry.
We're going in there? It's dark. I don't know if there's another way. No raczej nie mamy tutaj za bardzo wyjścia. Czekajcie, tylko teraz tak. Ja tutaj na górze widzę, że coś jest, więc domyślam się, że pewnie będziemy potrzebować jakiegoś na przykład... Nie? Nie mamy za bardzo, co możemy tam podjechać. Where are they? Don't know. Hold my hand tight. Did you really kill soldiers? Yes. I lost myself. You didn't tell me. I was ashamed. Now stay focused. Picia, you're... Dobra, ale słuchajcie, wrócimy. But we can't stop now. Don't worry about me. Wrócimy jeszcze tutaj w prawą stronę, dlatego że tam widziałem, że jest ta lepsza skrzynka. Może uda nam się zdobyć jakieś surowce do upgrade'u. O, właśnie. Dawaj, otwieraj drzwi. It's open. Well done. Are they the soldiers from the city? Yes. But they were nice. They looked nice, but they were not, believe me. Dobra, chyba dostaliśmy... Tak, dostaliśmy narzędzia. Mamy piryt. Careful with the drop here. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, czy jesteśmy w stanie coś upgrade'ować. O, mogę upgrade'ować kuszę. No chyba damy przeładowanie jednak. Miejmy wszystko przynajmniej na tym podstawowym poziomie, a jak to wszystko przejdzie dalej, to oczywiście zobaczymy. No dobra, czyli wracamy w takim razie do kamieniołomu i przejdziemy sobie tutaj boczkami. Bo wydaje mi się, że damy radę przejść. Stop, Misia. There are people. I hear nothing. How do you know? I feel them. Oh. I can try to feel better. You're sure about this? Yes. Don't worry. Echo, przyjrzałem się, że jestem z uchuga szczurami. Yes. I see them. O kurde. Hold on. How? The rats. They can feel people's blood. Now I can too. It's like a noise. Like an echo. So where are they? Close. Coming. I can do it again if you want. Got it. Let's go. Careful. Eyes open, soldiers. They're trapped in here. They can't go back. Where are the workers? This mine isn't abandoned, is it? Powiem wam, że taki troszeczkę jak to w przypadku Assassin's Creed'a. Czekajcie, tu widzę naczynie. Rzućmy tu. Ja tutaj w ogóle widzę skrzynkę, którą musimy otworzyć. O nie. I już dupa, dobra. No tutaj dajemy się zabić, bo nic nie zrobimy. Nie ma sensu, wiecie, próbować uciekać, tylko po prostu zresetujmy daną sekwencję, bo raczej na pewno zaczniemy tutaj pewnie od... Oczywiście, że tak. Ale patrzcie, nawet widzimy całkowicie ich sylwetki łącznie z serduszkami, okej? Okay? Tu jest... Damy radę ją wziąć? Dobra. No dobra, trochę ich tutaj jest z tego co widzę. No musimy jakoś odwrócić ich uwagę, ale wydaje mi się, że my chyba musimy... O, o.
Okej, zdobyliśmy bełt. Dobra, chyba nam się uda przejść. Tam jest skrzynia. Tam jest skrzynia, nie? Trudno. Nie będę ryzykować. Dobra, generalnie widziałem tutaj bełt do podniesienia, więc go weźmy, póki oni nas nie widzą. Dobrze, tam też widzę skrzynię. Kurde, ten dziad tu chyba wraca, a ja bym chciał tą skrzyneczkę. Dobra, wejdźmy na chwilę tutaj. Które nas nie zauważą. Dobra, zaczekajmy, aż tamten przejdzie na drugą stronę, wróci tutaj i spróbujemy tamtą skrzynkę zgarnąć. On raczej powinien pójść w tamtą stronę, dobra. Są tu rozłożeni. Dobra, ten wraca, tamten idzie tędy. Ten nas teoretycznie nie zauważy tutaj. Tamten też widzę wraca. No dobra, tutaj widzę skrzyneczkę też i tam widzę skrzynkę. Musimy zaczekać, aż ten koleś stąd pójdzie, zwróci z powrotem w tamtą stronę. Może nam się uda. O, tutaj wchodzi. O, teoretycznie moglibyśmy to podpalić, ale nie chcę za bardzo tutaj zwracać na siebie uwagi. Dobra, gdzie ty pójdziesz? Czy ty pójdziesz tutaj w dół? Dobra. Nie odwracaj się, ziomek. Exit. We need an exit. Maybe we should go back. Dobra, ten wydaje mi się, on chyba w ogóle nie. Dobra, poczekajcie, nie, spokojnie. Bo on się, widzę, w ogóle nie rusza. Musimy odwrócić jego uwagę. Nie. Nie ma nas tu. Jakim cudem mnie zauwa... Aha, bo on chyba tamtędy przechodził. Albo usłyszał, że czymś rzucam. Dobra, raczej nas stąd nie wyhaczy. I know you're around there somewhere. I'll find you.
pójdziesz tam? O, chyba musimy, słuchajcie, rzucić dzbankiem. Someone's hiding in the area. Search everywhere. Yeah. Czy nas tu zauważy? Okej, on się chyba nie odwróci, na szczęście. Dobra, nie mamy drogi powrotnej. Lekki krok. O Boże, tu znowu będą typy na bank. Już się wszyscy pojawili. Dobra, widzę, że zasięg jest całkiem okej. Jeżeli chodzi o zdolność Hugo. Dobra, widzę, że tutaj mamy bełt. On chyba nas nie powinien tutaj znaleźć, tak mi się wydaje. Mógłbyś się, ziomek, odwrócić, to ja sobie wtedy ładnie tutaj boczkiem przejdę. We can make it. Yes, then you rest. Dobra, tam nie widzę, łucznik próbował zauważyć. Najlepiej to byłoby go zdjąć. Ale dobra, odwrócił się. Cholera, nie zejdę tędy. Mam nadzieję tylko, że on mnie tutaj nie zauważy. Musimy, wiecie co, w ogóle chyba przedostać się zupełnie na drugą stronę, bo nie wydaje mi się chyba, żebyśmy tędy mogli wejść. Nie, zaczekajmy chwilę, niech on się odwróci. Ewentualnie może wróćmy nawet za tą zasłonę, to wejdziemy sobie do tej trawy. Okej, czekajcie, łucznik się odwrócił. Dobra, bo jak oni są tutaj rozłożeni? Tam jest łucznik, tu jest jeden i tu jest jeden, okej. On się odwróci? Dobra, nie zobaczył nas. To mam wrażenie, że coś popomijam, Holender. Ale nie mamy za bardzo wyjścia. Nie, nie ma tu nikogo. Tak, ponosi cię na pewno wyobraźnia. Teraz się odwróć i idź sobie stąd. Wiecie co, zastanawiam się, czy my w ogóle damy radę tutaj cokolwiek ugrać z tym łucznikiem, bo jak widzicie, on tutaj chodzi tak dosyć niefajnie. Ewentualnie, no mówię, musimy zaczekać na to, aż on się po prostu odwróci. I wtedy ewentualnie przejść. Ale też nie wiem za bardzo, gdzie mamy iść, bo
tutaj damy radę? No nie damy rady tutaj przejść koło tego łucznika. Bez zauważenia. Dobra. Teoretycznie chyba jesteśmy tu bezpieczni. Tutaj jest jeszcze ich kilku. Tam domyślam się, że gdzieś pewnie są jakieś skrzynki z dobrociami. Ale nie kombinujmy za bardzo. No tutaj też niezbyt dużo zdziałamy. No dobra, będziemy musieli przejść tędy. Tylko czekajcie, zobaczę. Okej, tu jest dwóch typa. Dobra, ten się odwrócił, więc teoretycznie jesteśmy bezpieczni. Dlaczego ja mam wrażenie, że ten drugi łucznik... Dobra. Tu nam nic nie zrobi. Was a weird noise, but a check. No ale towarzystwo. Fine. No i tu jest skrzynka też. Dobra, żywica. Teraz tak, my na pewno musimy się, słuchajcie, przedostać tam na górę. Nie mamy wyjścia, więc musimy poczekać, aż się ten odwróci i ten się odwróci. Dzięki temu będziemy mogli chyba tak po prostu przejść. Dobra, ten się odwraca i ten się też odwraca, więc idziemy. Jesteśmy bezpieczni teoretycznie. No dobra, raczej nie ma tutaj problemu, żeby nas wyhaczyli już. Dobra, jednak słuchajcie, dajemy radę po cichu, teoretycznie, chociaż trochę. Więc nie jest źle. Dobra, tu już wiemy, że na pewno mamy checkpoint. Na misję. Dasz radę. Dobra, na razie tędy chyba nie chcę przejść. Sprawdźmy, co jest tutaj. I możemy otworzyć. To jest duży plus. No dobrze, tutaj jak sami widzicie, możemy teraz też jakby odzyskiwać rzeczy, więc... mamy ten plus, że wszystko przerabiamy po prostu na resztki, tylko że tak, nie mam i tak żadnych surowców więcej, więc no tutaj niestety nic nie zdziałamy. Widzę, że nasza tutaj kwestia związana ze zdolnościami, idziemy bardziej w sumie w tą stronę zwinności, więc to mi się też podoba. Będziemy mogli po prostu troszkę wolniej, znaczy inaczej, nie tylko troszkę wolniej, tylko będziemy mieli po prostu lepsze możliwości skradania się. Aczkolwiek z tego, co gdzieś czytałem, to podobno nie da się przejść gry za pierwszym podejściem bez ogarnięcia wszystkiego. O, będą szczury na bank. Już widzę, są te do palenia. No Hugo, ale przecież szczury tobie nic nie zrobią.
us. What do we do? Hugo, skup się. Okej. Okay. Także skierować w daną stronę. Ja mogę sterować szczurami. Niam, 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 niam. Niam, 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 niam. O kurde. Tego się nie spodziewałem. Może teraz kontrolować hordę szczurów. Aha, wyceluj w hordę. Ale czad. Niam, 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 niam. Did you really? Yes. Can you stand up? I need to. No, przyznam się bez bicia, że te nowe zdolności w tej dwójeczce są całkiem spoko. W jedynce, jeżeli dobrze pamiętam, nie mieliśmy jakichś takich wybitnych zdolności. W sensie można było sterować szczurami, no ale to pod końcówkę. Natomiast tutaj widzę, dostajemy to tak wszystko w miarę... W miarę szybko. No ale co? Nie mogę... Mogę tymi szczurami ogarniać, ale widzę, że nie jestem w stanie się ich pozbyć jakby. W sensie, no niestety zrobią nam krzywdę. No dobra, teraz pytanie jest za 1500 punktów. Jak my mamy tutaj przejść? Czyżbym musiał rzucić kociołkiem podpalającym, żebyśmy mogli? Chyba tak. How do you feel? I still hear them in my head. It's ringing. You controlled them like before? Not like before. This time I was inside their head. Careful. They must not take control of you. The machina wants to take you over, feed on your emotions. Dobrze, ale ja tu widzę, że my nie przejdziemy. Musimy znowu rzucić naczyniem. Ojojoj! Muszę mnie zostawić. A możecie nie? Ja nie wiem, czy ja dobrze idę w ogóle. O. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. I'm getting cold. I have to move faster. Yes. It'll keep you warm. Kolejny sztuł warsztatowy? We'll find another. Okej. Mam dziwne wrażenie, że tam pominąłem jeden fragment, bo jeżeli dobrze widzieliście, tam w jednym miejscu była. Widzicie, tu jest pochodnia, ale może to i tak była tylko kwestia tego, żeby tam przejść. Okej. Okay. Czy my się cofnęliśmy? Nie, nie, nie jesteśmy w tym samym miejscu, co byliśmy poprzednio. Your bandage is dirty. We could change it. I think we could use those. They're clean. Dobrze, ale najpierw chcę otworzyć drzwi. Alright. Możemy zmienić opatrunek? Czy tak... No nie bardzo widzę, mamy możliwość. Ciekawa opcja, bo wiecie co, nie za bardzo wiem, po co my tutaj...
We could change it. I think we could use those. They're clean. Właśnie. Proszę mi zmienić. It will make you feel better. I hope. Więc domyślam się, że tutaj pewnie będziemy mieli kolejne wspomnienie. Don't move. Sorry. It's over. Thank you. I hope it helps. No dobra. Który chcesz kolor? Także udało nam się zdobyć drugą pamiątkę. Fajnie. To jeszcze brakuje nam tylko jednej rzeczy, jeżeli chodzi o herbarium Hugo. Ale widzę, że to nie koniec naszej przeprawy. Są przeciwnicy też. Damy radę. Chyba. Dobra. No kryją się, kryją. Ale ciekawe jest to, że możemy wywabić te szczury, a nie jesteśmy w stanie... Wiecie, o co chodzi. A szczury nas biją po prostu. Ciekawe. Nie, proszę mnie zostawić. Hugo, byś pomógł. Dobra, nawet nie wiedziałem, że możemy podpalić trawę. Okej. Okay. Trzeba zapamiętać na przyszłość. Dobra. No to tak, cyk. A, nie mogę tak stąd. No dobra, tylko teraz tak. Tutaj widzę, że jest pan z pochodnią. Więc to nam chyba nie za bardzo pomoże. Czemu nie mogę ich nimi sterować? Smacznego. Musimy ogarnąć to, żeby... A wodą nie przejdę, tak? Damy radę. Dobra, ale słuchajcie, zostało mi trzech z pochodniami. Więc tutaj raczej nie damy niestety rady nic zrobić. Jeżeli w to wejdę, to szczury zginą, prawda? Oczywiście, nawet nie jestem w stanie. Mogę przestać kontrolować? Ej. Jakie... Czemu nie mogę... A, dobra. Okej. Tam mnie ktoś widzi? Jak to? Czekajcie, w trawę. Nie. Dobra, one się widzę tutaj w kubkę zrobiły. Dobra, wiecie co? Najłatwiej i taką dobrą sprawę byłoby mu zgasić ten płomień. Teraz Hugo. No, czemu nie mogę ich wybrać?
Jak za dużo szczurów? Okej. Skoro za dużo. No ale szczurki mogłyby się na niego rzucić. Nie obraziłbym się. No jednak widzę, że nie mogę ich tak w 100% kontrolować. Jest troszkę... trochę lipa. Dobra, rzućmy go tutaj, niech pójdzie. Pójdziesz tam? Powinny cię zeżrzeć. Tam nie widzi. Czyli widzę, że nie jestem w stanie wszystkich szczurów kontrolować, niestety. Dobra, on się nie powinien tutaj chyba na nas fokusować. Dobra. Skitrajmy się tutaj. Teraz tak, tam widzę naczynie. Czy jestem w stanie przejść tu bokiem? Tak. Czyli teraz tak, musimy przejść na drugą stronę. Raczej tutaj nie będzie problemu. Nie damy się chyba raczej zauważyć. Znowu są szczury, ale tutaj mamy bokiem. Możemy przejść na spokojnie chyba. Widzę, że mamy też zamknięty pokój. Damy... nie damy rady otworzyć. Inaczej. W jaki sposób inaczej chcecie się tu dostać? Czy te szczury mnie zaatakują? Mam nadzieję, że nie. Jak w ogóle tutaj wygląda? Dobra, tu jest czysto. Kogo, dasz radę? A! Nie, 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 halo. Proca. Dobra, możemy sobie wejść. No plus jest taki, że tu nie mamy żadnych przeciwników, tak na dobrą sprawę, wszystkich wyczyściliśmy, więc jest git. Same dobroci, z tego co widzę, resztki narzędzia, super. Dobrze, tylko wiecie co, czekajcie, ja sobie brak miejsca w ekwipunku, dobra, wytwórzmy sobie, no wytworzę sobie wszystkiego na maksa, żebyśmy mieli, tak, bo możemy i proces zwykłą weźmy. No jest tutaj zdecydowanie jeszcze więcej rzeczy do odkrycia i ogarnięcia. Dobra, tu szczurów nie ma, więc nam nie pomogą. Tu jest, widzę, dwóch typa. Kurczę, jeszcze do tamtego domku by się wypadało udać. A misia, miałaś możliwość odwrócenia uwagi. Czemu tego nie robisz? O, dobra. Kurczę, z wielką chęcią bym sprawdził tamten dom, tylko że ja widzę, że tam jest... tu nikogo nie ma. Idź sobie. Szlak.
Schowajmy się. Tak to jest, jak Wojtek chce iść po skrzynkę, nie? No tam na pewno coś jeszcze pominęliśmy. Na bank. Szkoda, że będąc w ukryciu nie jestem w stanie sprawdzić... co się nam wydarza. Dopiero jak wyjdziemy, to możemy zobaczyć. Oj, kiepsko to widzę. Jezu, nie! No i w dupę, dobra, biegniemy. Może się uda. A to kto? Ojeja. Już sobie trochę by wyjęli. No, jaki słaby punkt. Jaki słaby punkt mamy jego znaleźć? Wait. Dobra, muszę się go podpalać, widzę. Wiecie co? To jest... To było akurat bardzo zbliżone do pierwszej walki z, powiedzmy, bossem, gdzie też musieliśmy zniszczyć jego tarczę z jedynki. Bardzo zbliżone. Ale plus jest taki, że nam się udało, chociaż tam była skrzynka. I chyba raczej nie zdobyliśmy. Znaczy, no nie zdobędziemy już jej raczej. Amicia? Amicia! No. It's bleeding a lot. Look, they're here! They're coming! I can't. You have to handle it yourself. Are you sure? Do it. Quick! To jeszcze nie koniec z tego, co widzę. Key, control, Hugo. No ale Hugo, widzę, że Hugo też to męczy strasznie. Niam, 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 niam. No właśnie, też mi się tak wydaje, że... Oh shit. Hugo! No! Oh Lord! Lord! Ja pierdzielę, ile szczurów. We have to get out of here. Get ready.
God! My God! Please! Misu, quick! My God! Misu! Please come! Misu! Okay. No dobra. Słuchajcie, więc w tym miejscu będziemy sobie kończyć dzisiejszy odcinek. Ciężka przeprawa, ale udało nam się zrobić to wszystko w miarę po cichu, więc z tego się bardzo cieszę. Także moi drodzy, ja wam za dzisiejszy odcinek dziękuję. Słyszymy się oczywiście w kolejnym jutro. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.